Ano teraz zrobiłem właśnie materiał na temat artylerii. Tak jest, arty dostały wielkiego buffa moim zdaniem i zresztą nie tylko moim. Zaraz zobaczycie, o co tutaj chodzi. Użyjemy sobie do tego materiału akurat dość fajnej artylerii, z tego względu, że ona bardzo szybko oddaje strzały, szybko przeładowuje. Jest to oczywiście Tośka z tych historii wojennych i wam będę starał się po prostu zademonstrować tego buffa i jak tego używać. Ale to zaraz w dalszej części. A o co chodzi? Chodzi tutaj o to, o nowy widok trajektorii lotu pocisku. Dlaczego buff? Ano dlatego, że w dowolnej, można powiedzieć, no, w dowolnym momencie mamy dość wyraźnie pokazane, jeżeli pojazd jest w takiej pozycji, gdzie potrafimy oddać do niego strzał. Tutaj oczywiście nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o ogólne oddawanie strzału, tylko i wyłącznie o widok i gdzie możemy ten pojazd przykładowo uderzyć, czy oddać praktycznie strzał w którą część pojazdu. I zaraz zobaczycie, którym przyciskiem to robimy. Tak jak tutaj widzicie na tym obrazku, jest to right stick do obrotu kamery. Tutaj dość, moim zdaniem, chyba raczej wyraźnie pokazałem, który jest to przycisk. Co trzeba zrobić? Ano przytrzymujemy ten przycisk około dwóch, może nawet nie dwóch, około ponad sekundę i wtedy zupełnie nam się zmienia obraz kamery. Kamera nam się tak przestawia, zresztą zaraz zobaczycie. Ja tutaj oczywiście użyłem bitwy też tej treningowej i teraz zobaczcie, przytrzymam ten przycisk. Teraz mamy widok standardowy i teraz przytrzymałem przycisk i w ten sposób nam się zmienia właśnie widok kamery, gdzie możemy o wiele łatwiej oddawać strzały tam, gdzie praktycznie chcemy. Nawet jesteśmy w stanie sobie przybliżyć i teraz zobaczcie, bez problemu jesteśmy w stanie zrobić nawet gąskę danemu pojazdowi. Mamy o wiele łatwiej, możemy używać właśnie celowania. I teraz zobaczcie, pojazd mniej więcej, jak to będzie w ruchu. Czekajcie. O, tutaj powiem wam szczerze, że grając tą artą, no aż się chce oddawać takie strzały właśnie, jak to mniej więcej wygląda przy Gwieździe Śmierci. Zaraz wam pokażę mniej więcej na dalsze odległości. Moim zdaniem i też nie tylko moim zdaniem, jest to niesamowite ułatwienie. Taki chyba też widok jest na PC-cie, ale i zaraz zobaczcie, widzicie? Bez problemu jesteśmy sobie w stanie wybrać, gdzie chcemy oddać strzał, w którą miejsce pojazdu i takie rozwiązanie chyba jest też właśnie na PC-cie, aczkolwiek tam niestety, ale Wargaming zrobił coś takiego jak właśnie ogłuszenie. U nas tego nie wprowadzono. Dodatkowo nie wprowadzono również odnawialnych zestawów naprawczych czy apteczki właśnie odnawialnej. No i zobaczcie. Moim zdaniem o wiele łatwiej będzie nam się grało artylerią. Dlatego tutaj, tak jak już mówiłem w poprzednim materiale, apel do graczy fioletowych, grajmy artami. Wtedy może dostaną nerfa. To jest oczywiście arta taka, która no, tylko i wyłącznie służy nam do pokazania, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Oczywiście artylerie dużo dłużej przeładowują. Ja wam tylko staram się po prostu pokazać ten widok i jak go uaktywnić. Przytrzymujemy prawy właśnie ten right stick. No ale ten przycisk do obrotu kamery. Został nam jeszcze jeden pojazd i tutaj zobaczycie dokładnie nawet jak to ma, jakie jest właśnie zastosowanie tego przycisku i tego widoku zmiany trajektorii lotu pocisku. Okay.
No wie, oczywiście tutaj, wiadomo, zwykła arta nie będzie mogła tak często oddawać strzały, ale ja wam chcę po prostu pokazać, o wiele łatwiej jest obecnie właśnie grać i zadawać uszkodzenia innym pojazdom. Tak więc tak Wargaming właśnie balansuje nam grę. Dobra, to chyba było tyle. Wiem, że wielu arciarzy, którzy grają tym rodzajem pojazdów, z tego na pewno się ucieszyło. Mamy dodatkowe, można powiedzieć, ułatwienie dla arciarzy. Dobra, słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj jeden materiał zrobię dość ciekawy i dość zastanawiający, dlaczego Wargaming tak zrobił, a nie inaczej. To było na tyle, trzymajcie się i do usłyszenia, hej!